chciałem z wielką radością powitać Państwa w Warszawie na konferencji. Konferencji, która mam nadzieję będzie częścią, znaczącą częścią przedsięwzięcia bardzo ważnego dla europejskiej prawicy, ale także bardzo ważnego dla Unii Europejskiej, dla Europy. Podjęliśmy to przedsięwzięcie jakiś czas temu w dwóch celach. Pierwszy z nich odnosił się do zacieśnienia współpracy, koordynacji, no i budowania perspektywy jedności dwóch prawicowych grup w Parlamencie Europejskim. To jest, można powiedzieć, przedsięwzięcie narzucające się w jakiejś mierze, można go włączyć w sferę politycznej rutyny. Choć wiemy, że jest niełatwe i wiemy, że to nie jest coś, co będzie można załatwić szybko i prosto. I był cel drugi, ogromnie istotny. Otóż stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. One są nowe tylko po części, bo dążenie do zmiany charakteru Unii Europejskiej, do takiej zmiany, która w gruncie rzeczy oznacza, często używa się takiego określenia, chociaż według mnie nie jest ono precyzyjne, federalizację, miało miejsce już przedtem. No, odrzucona Konstytucja Europejska była już wyrazem tego rodzaju dążenia. Ale ono dzisiaj wraca i to wraca w postaci bardzo konkretnej. Wraca w postaci propozycji przedstawionej zupełnie ostatnio w trakcie rokowań o powołanie nowego rządu Federacji Niemieckiej. Propozycji, która ma tę zaletę, że jest, można powiedzieć, szczera. Została sformułowana wprost. Wprost Europa na skutek działań niemieckich, to też jest wyraźnie powiedziane, ma iść ku owej federalizacji, a owa federalizacja to między innymi odrzucenie suwerenności poszczególnych państw europejskich, tych, które są dzisiaj w Unii Europejskiej, na rzecz wspominanej w tym dokumencie suwerenności europejskiej. Warto się zastanowić nad tą propozycją i warto wyciągnąć z niej przynajmniej najbardziej elementarne wnioski. Po pierwsze, istotne jest to, że ta propozycja została sformułowana przez Niemców, bo to oznacza przekreślenie pamięci historycznej XX wieku, pamięci historycznej, która budowała też przez długi czas w Europie pewien typ wrażliwości. Ten typ wrażliwości, który prowadził Niemcy do samoograniczenia. Do samoograniczenia, jeżeli chodzi o ich działania, ich ambicje. To samoograniczenie było istotne, a dzisiaj jest odrzucane. Dzisiaj jest odrzucane i co charakterystyczne, i proszę wybaczyć mi tutaj pewien partykularyzm tej części wypowiedzi, odniesienie się do mojego własnego kraju, ten typ wrażliwości, ten typ pamięci jest w dalszym ciągu aktualny, odnoszony do państw, które były ofiarami Niemiec, w szczególności w czasie II wojny światowej, w tym do Polski. I to jest odnoszony w sposób bardzo szczególny, to znaczy ofiarę, i to ofiarę niebywałych po prostu zbrodni, niestety nieznanych w ogromnej mierze na Zachodzie, próbuje się przedstawić jako współsprawcę. To z naszego punktu widzenia jest istotne, chociaż mówię to, powtarzam, zdając sobie sprawę z tego, że być może dla niektórych spośród Państwa to jest kwestia mniej istotna. Dla nas jest z całą pewnością
bardzo istotna i oznacza także coś, co jest także zawarte w tej propozycji, w jej sensie, jeśli w szczególności uwzględnić kontekst. Bo tą propozycję trzeba rozważać w kontekście i pełen sens jest zrozumiały tylko wtedy, jeżeli ten szczególny kontekst jest właśnie brany pod uwagę. Ten kontekst, ale także i tekst, bo często jest to sformułowane wprost, oznacza, że po pierwsze pewne reguły moralne odnoszące się do prawdy, odnoszące się do sprawiedliwości zostają co najmniej zawieszone, jeżeli nie odrzucone. Że ten proces jednoczenia się ma być procesem, który odnosi się do tych reguł co najmniej obojętnie, co najmniej z dystansem. To nie jest dobry początek dla budowy europejskiej wspólnoty, nowego kształtu europejskiej wspólnoty. A po drugie, jest tam postawiona w sposób zupełnie bezpośredni, wprost kwestia przywództwa. Przywództwa niemieckiego, przywództwa, które ma wynikać z odpowiedzialności, ale wszyscy wiemy, że takiego języka się używa, z największej liczebności narodu niemieckiego, no to jest pewien obiektywny fakt, ale nie muszą z niego wynikać tego rodzaju wnioski, które są w tym dokumencie przedkładane, jak już to powtarzałem, wprost. Czyli krótko mówiąc, ma być to Europa pewnego rodzaju hierarchii. Ktoś może powiedzieć, że przecież taka hierarchia w istocie istniała, że była pewnym politycznym faktem. Ale w polityce słowa, a nawet pozory mają znaczenie, mają duże znaczenie. A tutaj rzecz została powiedziana wprost, pozory zostały odrzucone i mamy wobec tego do czynienia z pewną nową jakością, która wynika właśnie tylko z tego faktu, że to właśnie uczynili Niemcy. Można w jakiejś mierze powiedzieć, że nowi Niemcy. Nowi Niemcy, nie ci, którzy w ciągu ostatnich dziesięcioleci Niemcy tworzyli. Niemcy, te nowe, demokratyczne Niemcy budowali. Oczywiście te zmiany miały charakter długotrwały. To dojście do tego obecnego punktu to nie jest coś, co się stało nagle. Ma to swoją historię, ale można powiedzieć, że zostało skonkludowane. I w moim przeświadczeniu i przeświadczeniu moich przyjaciół, moich kolegów, to nie jest dobra wiadomość dla Europy, dla przyszłości Unii Europejskiej. Metoda wspólnotowa jest tu niewątpliwie metodą lepszą. Ale trzeba też spojrzeć na inne elementy tej propozycji, bo oczywiście z tego faktu, że to Niemcy rozpoczynają ten proces, można by jeszcze wyciągnąć wiele innych wniosków, ale to by komplikowało wywód i sądzę, że w tych warunkach, w których tutaj jesteśmy, po prostu nie jest potrzebne. Przejdźmy więc do tych konsekwencji zupełnie wprost. Pierwsza z nich to wspomniane już pozbawienie państw europejskich suwerenności. No, można powiedzieć, że już tutaj powiedziałem, że to pozbawienie będzie podlegać pewnego rodzaju zorganizowaniu, pewnego rodzaju gradacji. Jedni stracą ją bardziej, inni mniej. Być może niektórzy, a w szczególności Niemcy w ogóle. I to jest pierwsza sprawa. Ale trzeba też pamiętać, że nawet przy założeniu, że ten nowy ośrodek władzy europejskiej będzie ośrodkiem ponad wszystkimi, czego trudno się spodziewać, to jednak nigdy i nigdzie nie udało się skonstruować takiego ośrodka, który zapewniłby równe traktowanie różnych podmiotów tworzących pewną całość i mających różną siłę i różne położenie, w tym także położenie peryferyjne.
i że stworzenie takiego ośrodka jest po prostu przedsięwzięciem utopijnym, w istocie niemożliwym do realizacji. Czyli krótko mówiąc, będziemy mieli tutaj układ hierarchiczny, także jeżeli chodzi o możliwość obrony własnych interesów. Ja tutaj już pomijam wszystkie względy związane z tradycją narodową, z bardzo ważnym elementem, jakim jest godność narodowa, a te wszystkie elementy są związane z suwerennością. Suwerennością, której, jak sądzę, ogromna większość narodów europejskich wcale nie chce się pozbywać. A niektóre z nich, są ich przedstawiciele na tej sali, mają pod tym względem, jak sądzę, poglądy bardzo zdecydowane i tą suwerenność traktują jako coś ogromnie istotnego, jednocześnie dającego podstawę do przedsięwzięć, które sięgają daleko poza Unię Europejską. Sądzę, że Francja jest doskonałym przykładem tego rodzaju państwa, tego rodzaju kraju. I to jest sprawa pierwsza. Omówiona tutaj przeze mnie bardzo pokrótce, bo tych konsekwencji utraty suwerenności jest dużo więcej. Drugą z nich jest likwidacja demokracji. Ja to formułuję radykalnie, ale trzeba pamiętać, że to, co zostało przedstawione, będę jeszcze o tym mówił, jest propozycją w istocie rewolucji. A rewolucja ma swoją mechanikę, swoją dialektykę, która zawsze prowadzi ku rozwiązaniom radykalnym. Otóż demokracja, jeżeli ma być czymś realnym, jeżeli ma być czymś, co upodmiotawia obywatela, co tworzy demos, a więc suwerena, musi opierać się na jakimś wspólnym poczuciu sensu, wspólnym rozeznaniu opartym o różnego rodzaju kody kulturowe, o kulturę polityczną, która to kultura polityczna zwykle jest osadzona w kulturze szerzej rozumianej danego kraju. Jeżeli tego się pozbywamy, a nie ma europejskiego demosu, to mamy do czynienia z sytuacją, w której mogą istnieć procedury demokratyczne, ale będą to procedury puste. To będą procedury, które w gruncie rzeczy żadnego prawdziwego mechanizmu demokratycznego tworzyć nie będą. Będą tylko i wyłącznie zasłoną dla silniejszych, dla władzy tak czy inaczej rozumianej oligarchii. Oczywiście w teorii, tutaj dobrym przykładem jest Habermas, tworzono już koncepcje, które sprawdzały się generalnie do takiego przeświadczenia, że ten demos, ten wspólny sens można budować poprzez instytucje. No ale tego rodzaju budowa musiałaby prowadzić do przedsięwzięcia naprawdę herostatesowego, bo musiałaby prowadzić do niszczenia różnorodności kultury europejskiej, tego ogromnego bogactwa kultury europejskiej, po to, by budować jakiś wspólny kod, który, jak sądzę, dzisiaj byłby do stworzenia tylko w oparciu o kulturę popularną, skądinąd zwykle amerykańskiego pochodzenia. A ci, którzy tego rodzaju koncepcje prezentują, no zwykle nie są wielbicielami tej kultury, ani też wielbicielami Stanów Zjednoczonych. I tutaj popadają w pewnego rodzaju konfuzję, w pewnego rodzaju sprzeczność. To byłoby ogromne zubożenie Europy. Niebywałe po prostu zubożenie Europy i jej kultury. To byłoby jeszcze raz to podkreślam, przedsięwzięcie właśnie na miarę Herostratesa. Powtarzam, radykalizuje, ale sądzę, że ta radykalizacja jest tutaj całkowicie uzasadniona. Wreszcie musimy, szanowni państwo, pamiętać, że ci, którzy przedłożyli tą propozycję, to jest szeroko rozumiana
europejska lewica. Dokładnie niemiecka lewica, która jest częścią lewicy europejskiej. Tej lewicy, która dzisiaj jawnie odwołuje się do tradycji marksistowskiej, do marksistowskiego hasła wyzwolenia człowieka. Oczywiście, jeśli spojrzymy na te dziś proponowane mechanizmy wyzwolenia i te, które proponował Marks, to mamy tutaj dość daleko idące różnice, no ale nie przyszliśmy tutaj, żeby wysłuchiwać wykładów na ten temat. I w związku z tym wystarczy tylko powiedzieć, że tego rodzaju przedsięwzięcie mające wprowadzać się do odrzucenia wszelkiego rodzaju tożsamości, nawet tożsamości płciowych odnoszących się do kobiet i mężczyzn, to są przedsięwzięcia tworzące już wręcz zagrożenie cywilizacyjne. A ta agenda jest dzisiaj w Europie forsowana w sposób bardzo ostry. Jest forsowana także przez instytucje europejskie już dzisiaj. Więc musimy sobie zdawać sprawę także i z tego zagrożenia, które jest z tym związane. Powtarzam, zagrożenia o charakterze cywilizacyjnym. I wreszcie, szanowni państwo, mamy tutaj do czynienia i te dwie sprawy są ze sobą ściśle związane z radykalnym wręcz zagrożeniem dla wolności. Dzisiaj w Europie, nie tylko w Europie, w całym świecie Zachodu, tak go przynajmniej do niedawna nazywano, wolność się cofa. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Poprawność polityczna radykalnie ogranicza wolność. I to ogranicza już nie tylko przy pomocy tego, co socjologowie nazywają sankcją rozproszoną, czyli poprzez różnego rodzaju często zorganizowane akcje społeczne, pewne ostracyzmy wobec tych, którzy ją łamią, ale także represje instytucjonalne, niemniej nie mające charakteru państwowego, ale także przez represje twarde, przez budowanie pewnego rodzaju mechanizmu opresji wobec tych, którzy nie chcą podporządkować się pewnym regułom, niekiedy z punktu widzenia tradycyjnej kultury, ale niekoniecznie kultury konserwatywnej, zaskakującym, zdumiewającym, czy zgoła wskazującym na pewne daleko idące zachwiania, jeżeli chodzi o oceny tego, co wydaje się oczywiste, wydaje się całkowicie niepodważalne, choćby z punktu widzenia biologii, to biologii już na poziomie komórkowym. I to zagrożenie dla wolności, które znów w ramach dialektyki rewolucyjnej, takiej lewicowej dialektyki rewolucyjnej, musi prowadzić ku radykalizacji, ku zaostrzeniu, będzie niewątpliwie, gdyby taki projekt był realizowany, coraz mocniejsze. I przynajmniej w wypadku wielu narodów, w tym narodu polskiego, państwa polskiego, byłoby to coś całkowicie narzuconego z zewnątrz, całkowicie nienaturalnego, bo chociaż oczywiście u nas też te zjawiska występują, ale występują jako importi, występują w sposób, który ma charakter całkowicie nieautonomiczny, niewłasny, są z zewnątrz. I to, powtarzam, jest zagrożenie kolejne. No i wreszcie to, które wymienię jako ostatnie. Jeżeli byśmy taką Europę skonstruowali, gdybyśmy się na to godzili, to stworzylibyśmy bardzo miękką cywilizację. Bardzo miękką cywilizację w świecie, gdzie istnieją cywilizacje twarde. Istnieją bardzo niedaleko tego miejsca, w którym siedzimy. Od tutaj do granic wschodnich jest około 200 kilometrów, a więc trochę ponad godzinę, półtorej godziny jazdy, jeżeli się łamie przepisy, no trochę mniej, jeżeli się nie łamie. Trochę więcej, przepraszam, jeżeli się nie łamie. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której to, co byłoby w ten sposób stworzone, na pewno długo by nie potrwało, bo te
twarde cywilizacje, w tym te także odległe, bardzo potężne i coraz potężniejsze, z tej okazji musiałoby skorzystać. Krótko mówiąc, przedsięwzięcie to, już niezależnie od tego, że jest ono obciążone całą pewnością groźbą różnego rodzaju kryzysów, które dotknęłyby także Niemcy, jest pod każdym właściwie względem szkodliwe. Ale jeżeli jest szkodliwe, to musimy przygotować jakąś odpowiedź. Jakąś odpowiedź, która podtrzymywałaby zasadę europejskiej jedności, bo ona jest potrzebna jako stały, zinstytucjonalizowany system współpracy państw europejskich, sięgający być może nawet w pewnych sprawach bardzo daleko. Mówię tutaj przede wszystkim o sprawach obrony, o sprawach podmiotowości Europy w sferze militarnej, ale zupełnie inny niż ten, który jest w tej chwili prezentowany i który jest czymś, co mająca demokratyczną legitymację władza niemiecka w tej chwili prezentuje jako program na najbliższą kadencję. Sądzę, że to jest bardzo poważne wyzwanie i sądzę, że jest możliwe, może nie na tej konferencji, ale w ciągu następnych naszych działań, byśmy na to wyzwanie w sposób konstruktywny odpowiedzieli. To znaczy, byśmy odpowiedzieli nie tylko słowem nie, ale także innym planem, inną propozycją dla Europy. Jeżeli nam się to uda, to uczynimy coś, powtarzam, nie tylko dla naszych formacji, tylko nie tylko dla naszego kierunku politycznego, ale po prostu dla Europy, dla naszej cywilizacji, dla, jak to mówił mój świętej pamięci brat, najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świata, coś bardzo dobrego. I bardzo bym Państwu życzył wszystkim, a także i sobie, by ta konferencja była krokiem w tym kierunku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie tutaj i pozwolę sobie otworzyć dyskusję. Z tym, że wedle planu, który został tutaj przyjęty, rozpocznie ją pan profesor Krasnodębski, prezentując nam wyniki wczorajszej dyskusji ekspertów, a dokładnie pierwszego panelu wczorajszej dyskusji ekspertów. Dziękuję bardzo.